Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka i rozmowa dnia. Prawdopodobnie w całej Polsce przyjdzie nam się zmierzyć, bo mogę tak powiedzieć, z protestem policjantów. Ten protest już trwa, na razie ma formę taką negocjacji z rządem, przedstawiania swoich postulatów. I dlatego moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jacek Łukasik, przedstawiciel organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność, funkcjonariuszy i pracowników Policji Województwa Małopolskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Takie mocne słowa przeczytałam dzisiaj rano w jednym z ogólnopolskich mediów, że będziemy mieć protest i powtórkę tak zwanej psiej grypy z 2018 roku. Czy rzeczywiście nam to grozi, że funkcjonariusze w ramach protestu będą masowo przebywać na zwolnieniach i gdzieś te braki kadrowe będą widzialne w całej Polsce? Myślę, że nie do końca. To wszystko zależy od sytuacji, jak się rozwinie obecnie trwająca akcja protestacyjną, którą ogłosiła Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ Solidarność. W niedzielę została opublikowana informacja o tym, że weszliśmy w akcję protestacyjną. Jest to spowodowane skierowaniem przez rząd do Sejmu ustawy budżetowej na 2023 rok oraz ustawy o szczegółowych rozwiązaniach budżetu w 2023 roku. Solidarność od początku, odkąd pojawiły się projekty, prace rządowe nad budżetem, postulowała, aby waloryzacja przyszłorocznych wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosiła 20%. Przepraszam, że wejdę w słowo, było też zapowiadane wcześniej. Tak, tak. I chodzi o to, żeby ta rekompensata za poziom inflacji była realna. Tak? Nam nie chodzi o to, żeby coś jeszcze ekstra zyskać, ale żeby przynajmniej ta rekompensata inflacji, którą mamy, ostatnie dane wynosiła 17%, była realna. Tak? Rząd zaproponował 7,8%. W związku z tym, że nie wsłuchał się w postulaty całej Solidarności oraz wszystkich central związkowych ogólnopolskich, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, my jako policjanci postanowiliśmy ogłosić akcję protestacyjną. Jest to swego rodzaju żółta kartka dla strony rządowej i dla naszych pracodawców, że jest niezadowolenie z tego tytułu. Nie było dialogu, nie było rozmowy. W związku z tym przystępujemy do możliwości, jakie daje nam ustawa o policji oraz ustawa o związkach zawodowych. Co do samej psiej grypy, proszę mi uwierzyć, że ja jestem daleki od tego, żeby policjanci zachorowali na psią grypę, żeby znowu zaczęli musieli dbać szczegółowo o swoje zdrowie. Z racji tego, że jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej, z racji na dywersję ze strony Białorusi, wojnę na Ukrainie oraz na poziom inflacji, który powoduje ubóstwo w naszym społeczeństwie. Ja jako przewodniczący związku zawodowego, reprezentujący policjantów, mając świadomość i odpowiedzialność, że noszę mundur policjanta, nie dopuszczę i nie pozwolę na to, aby bezpieczeństwo państwa i jego obywateli zostało zagrożone. Musimy bronić zarówno naszych granic, mieszkańców, jak i dbać o porządek w całym kraju. Co do samych możliwości i rozwoju dalszego protestu i wspomnianej psiej grypy, liczymy na podjęcie konstruktywnego dialogu ze strony rządu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które są decyzyjne w kwestiach finansowania policji. No właśnie, rozmowy w Warszawie były. To nie jest tak, że nie przedstawiacie tych swoich postulatów, bo one zostały przedstawione. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? Jaka jest odpowiedź rządowa? Odpowiedź rządowa po spotkaniu z częścią organizacji związkowych reprezentujących tylko i wyłącznie służby funkcjonariuszy w podległym ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, które odbyły się 4 października, zostały spłaszczone do powiedzenia nie. Nie dla postulatów, nie dla wyższej waloryzacji, nie dla innych zmian. Tak? Związki zawodowe, które były obecne podczas rozmów, naszej policyjnej Solidarności, zaznaczam, tam nie było. Jest przedstawiciel Solidarności w osobie Bartłomieja Mickiewicza, przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych, jednocześnie przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa Solidarności, który z racji tego, że jesteśmy na etapie jeszcze tworzenia i rejestracji naszej Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji, reprezentuje nas, policjantów, przed ministrem. W trakcie tego spotkania niestety pan minister powiedział wprost, że zarówno on, jak i premier nie przewidują wyższej waloryzacji w przyszłym roku w projekcie budżetu.
Ponadto rozwiązania, jakie zostały zaproponowane, czyli podwyżka dodatku stołecznego dla garnizonu stołecznego, dla funkcjonariuszy z tego garnizonu, jak również podniesienie procent za wysługę lat, ograniczyły się tylko do wybranej grupy osób, tak? Czyli do funkcjonariuszy z Warszawy i z garnizonu stołecznego oraz głównie, co niestety musimy przyznać jako funkcjonariusze liniowi, dla kierownictwa i do policjantów posiadających przynajmniej 15 lat wysługi w służbach mundurowych. Jest to naszym zdaniem, jako Policyjnej Solidarności, kolejna próba podzielenia środowiska funkcjonariuszy według maksymy dziel i rządź. Najlepiej jest podzielić nasze społeczeństwo, naszą grupę zawodową, no i wtedy jakoś przetrwać. Ze swojej strony jako Solidarność Policyjna w niedzielę opublikowaliśmy 10 głównych postulatów, dlatego że które chcemy, żeby rząd nimi się zajął i żeby je zrealizował. Dlaczego? Tak po kolei może, gdybyśmy mówili, mamy to świadczenie i waloryzację na poziomie 20%, no to tutaj jakby rzecz jest jasna, kwestia związana z inflacją, z tym, że te pensje no, powinny być przynajmniej w jakiś sposób do niej dostosowane, ale mamy też dodatek inflacyjny, mowę o dodatku inflacyjnym, czy to ma być jednorazowo wypłacone świadczenie, czy to ma być jakieś świadczenie stałe? Już odpowiadam, tylko dokończę jedno zdanie, dlaczego wystosowaliśmy te 10 postulatów? Panie redaktor, nam zależy na tym, żeby jednorazowo skupić się na jednym proteście, który wprowadzi pewne rozwiązania systemowe i na to jest te 10 postulatów, a nie żebyśmy musieli co roku, za przeproszeniem, wznawiać akcję protestacyjną, siadać z ministrem do rozmowy i prosić go co roku o kolejne podwyżki, o to, żebyśmy godnie zarabiali jako funkcjonariusze, którzy są wszędzie. A wracając do meritum, jeżeli chodzi o dodatek inflacyjny. Dodatek inflacyjny jest naszym postulatem, żeby w kwocie 5000 zł, niezależnie od zajmowanego stanowiska, jest on przewidziany dla funkcjonariuszy i dla pracowników policji. Jest to o tyle ważne, że policja to jest cały organizm, to są tryby, maszyna, która musi funkcjonować. Bez cywilów, bez pracowników policji, ja nie lubię określenia cywile, to są pracownicy policji, którzy też wykonują ciężką pracę. No, nie wyobrażam sobie, żeby policjant w mundurze na przykład sprzątał. Z całym szacunkiem dla pań sprzątających, ale policjant jest od tego, żeby być na ulicy. Po prostu, tak? Tak, a nie żeby sprzątać. Niż o czynność sprzątania. Te 5000 zł jest to realne żądanie i realny postulat do spełnienia. Pragnę zaznaczyć, że w zeszłym roku w ramach specjalnych nagród motywacyjnych Komendant Główny Policji otrzymał 495 milionów złotych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników policji. My przeliczyliśmy, że te 5000 zł to jest około 625 milionów złotych, więc 120-130 milionów więcej niż w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową na koniec sierpnia w wysokości 27 miliardów oraz wpływy do budżetu państwa z tytułu wystawionych mandatów, szczególnie drogowych, gdzie one poszły bardzo mocno w górę, wpływy z samych mandatów są o 0,5 miliarda wyższe niż w analogicznym okresie w zeszłym roku, mimo że jest ich wystawionych prawie 100 tysięcy mniej. Brutalnie można powiedzieć, że policja sama sobie sfinansowała te nagrody. I tutaj od razu zadaję, pragnę sprostować jedną rzecz. Policjanci wystawiając mandat nie mają ani złotówki, nie mają grosza z tego, że wystawili mandat. Niezależnie czy on jest na 100 zł, 1000, 2,5 tysiąca. Te pieniądze trafiają do budżetu centralnego i są dzielone przez rząd. Dlatego ten postulat jest skierowany do pana premiera, aby uruchomić środki na te dodatki inflacyjne. Mamy przykłady z różnych branż, z różnych firm. Górnicy otrzymali drugi raz w ciągu ostatniego okresu 5 tysięcy czy 6 tysięcy złotych dodatku inflacyjnego. Spółki Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa, ale nawet sektor prywatny, tak, który, gdzie pracownikom się po prostu stara jakoś refundować tą inflację, otrzymują albo podwyżki, albo jednorazowe dodatki. Na dzień dzisiejszy to, co ja na przykład nie ukrywam i nie będę tego ukrywał jako przewodniczący związku, moje pobory miesięczne to jest 4700 zł na rękę. Ktoś powie, wow, dużo. Tak, ale wychodząc codziennie na ulicę, pracując z narażeniem życia i zdrowia, zostawiając rodzinę,
A czasy się zmieniają. Nie wiedząc, czy wrócę do domu, te pieniądze w stosunku do średniej krajowej oraz do możliwości, jakie są zarobków w większych miastach, one wcale nie są duże. Proszę zauważyć jedną rzecz. Te zarobki na poziomie 4700 czy 5000, one są takie same, niezależnie czy jest to Nowy Sącz, Kraków, Warszawa, Szczecin. Dlaczego w województwach zachodnich na przykład jest problem z naborem do policji? Ktoś powie, a bo policjanci nic nie robią, wystawiają mandaty za maseczki. To jest podobnie jak w przypadku urzędników, nauczycieli, tak, tutaj w naszej Małopolsce i w ogóle w Polsce Południowej jest to gratka być urzędnikiem, natomiast już gdzieś tam w Polsce Zachodniej czy Północnej nie każdy i nie tak chętnie jak u nas garni się jednak do tego, aby pracować w urzędzie. Są inne możliwości, inne zarobki i no, to tak chyba wygląda. Wracając do postulatów, gdybyśmy mogli jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat kolejnych, czyli podniesienie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy i zrównoważenie ich ze świadczeniami żołnierzy. O co tutaj chodzi? Bo pewno nie dla wszystkich to jest jasne, nie wszyscy rozumieją, o co chodzi. To jest bardzo ważny postulat. Proszę zauważyć, co działo się przez ostatnie pół roku, gdzie policjanci zostali wysłani na granicę w celu ochrony granic, tak? Zarówno z Białorusią, jak i z Ukrainą. Wojsko, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale żołnierze Wojska Polskiego większość swojej służby spędzają w koszarach, na ćwiczeniach, są przygotowywani do walki, do obrony naszych granic. Natomiast policjanci tą walkę toczą codziennie na ulicach, żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu kraju. W momencie, gdy przyszedł kryzys migracyjny, działania dywersyjne z Białorusi, kto został wysłany na granicę? W pierwszej kolejności policjanci. Dlaczego? Bo jesteśmy do tego przygotowani, żeby tłumić zamieszki, żeby w liniach zwartych nie dopuścić do przerwania kordonu, tak, żeby nikt nie przekroczył granicy. Na pierwszej linii zawsze stali policjanci, za nimi stali albo obok nich stali strażnicy graniczni i z tyłu stali żołnierze. Żołnierz nie ma pałki, nie ma tarczy, ma długą, ostrą broń, z której może strzelać. Z racji tego, że życie ludzkie jest bardzo cenne, my tej broni nie używamy, tak? Policjanci też mają zawsze ze sobą pistolet, mają broń maszynową, szczególnie na granicy, ale nie strzelamy, bo raczej staramy się chronić to życie ludzkie. W związku z tym te świadczenia socjalne, chodzi o ich wyrównanie do poziomu wojska, bo udowodniliśmy, że jesteśmy niezbędni i potrzebni państwu. Chodzi o dodatek za brak mieszkania. Wielu funkcjonariuszy żyje na wynajem. Stawka mniej więcej dla policjanta, który ma rodzinę, to jest dopłata 400 zł miesięcznie brutto do braku mieszkania. No na dzień dzisiejszy, jakie to są pieniądze? Praktycznie małe. Że strażak ma około 200 zł za brak dostępu, za brak własnego mieszkania, jeżeli gdzieś wynajmuje. I taka sytuacja dotyczy się nie tylko policjantów z Sącza, z Krakowa, z całej Polski, czy też z Warszawy. Żołnierz zawodowy w Krakowie ma już w dodatku 900 zł. W garnizonie stołecznym około jest 1200 zł. Więc chodzi nam o podniesienie realnie wsparcia ze strony państwa, abyśmy byli nie kuszeni do złych zjawisk, jaką jest, nie chcę używać mocnego słowa, ale powiem to, korupcja, tak? Bo jeżeli inflacja będzie szła do góry, jeżeli zacznie wszystko drożyć, no to policjanci, dzięki Bogu, mają teraz kamery, więc dużo rzeczy jest nagrywanych i jest obrona dla nas przed pomówieniem, ale jest to też oręż, żeby nie przyjmować łapówek, tak? A znowu cofamy się do lat 90., gdzie ta inflacja była mniej więcej na tym samym poziomie, a wiemy, jak było w latach 90., ja przynajmniej z opowieści moich rodziców, jak wyglądały służby na początku lat 90. Dlatego to zabezpieczenie przez państwo godnej wypłaty, godnego uposażenia, tych dodatków socjalnych jest dla nas tak również ważne. Mówimy tutaj o dodatku za brak mieszkania, mówimy również o wczasach pod gruszą, dodatku remontowym. Tych dodatków jest dość dużo. Ktoś powie, my tego nie macie. Tak? Ale za to na przykład w korporacjach, policja to jest firma 125 tysięcy osób. Proszę sobie wyobrazić firmę inną w Polsce, która ma tylu pracowników i coś im daje ekstra, tak? Może nie daje dodatku na mieszkanie, czy w czasy pod gruszą są, bo jest zakładowy fundusz socjalny, świadczeń socjalnych, ale są całe pakiety socjalne, tak? Nie wiem, karty sportowe, jakieś inne benefity, z których mogą korzystać pracownicy. Znaczy mówi pan o korporacjach w tym momencie? O korporacjach. Tak, bananowe wtorki.
I tak, no, tak, oczywiście tak. To jest już takie słowo klucz, tak? Czyli jest luźna atmosfera, gdzie można się powygłupiać i w ogóle. Policja jest taką instytucją, gdzie my musimy być poważni, pełnić służbę. Wiadomo, że jeżeli są jakieś dzieci, czy jest jakiś dzień otwarty, czy coś, jedziemy, uśmiechamy się, jest fajnie. Też pokazujemy tą twarz, że ja jestem też tatą, mężem, mam poczucie humoru i staramy się otwierać cały czas na społeczeństwo. Natomiast mówię, tutaj my nie mamy tych pakietów socjalnych, tak? Nie mamy prywatnej opieki zdrowotnej, jak to jest w korporacjach, nie mamy benefitów wyznaczonych przez Komendę Główną czy Ministerstwo, dlatego że my mamy budżet państwowy, na wszystko musi być przetarg i jest bardzo ciężko, żeby pieniądze, które w sumie już się skończyły w komendach, były jeszcze przeznaczane na dodatkowe cele. A sytuacja finansowa naprawdę nie jest za ciekawa. Nie jest ciekawa. Jeszcze dwa słowa na temat kolejnych postulatów, chociaż to też myślę sobie, że są świadczenia socjalne, czyli podniesienie świadczenia pieniężnego do wysokości 25 zł dla tych policjantów, którzy pełnią służbę na wolnym powietrzu powyżej 4 godzin. Tak, to jest głównie w okresie, to chodzi o okres zimowy, gdzie jest takie świadczenie, że każdy policjant, który ma służbę powyżej 4 godzin na wolnym powietrzu, czy też w patrolu pieszym bądź zmotoryzowanym, przysługuje mu jednorazowe świadczenie 25 zł na wyżywienie. Tak? 2 lata temu było to 4 zł. Potem komendant główny wraz z ministrem uzgodnił, że jest to 12 zł. Z uwagi na szalejącą inflację i widać, co się dzieje nawet, jak lokale gastronomiczne podniosły cenę, żeby się utrzymać, te 25 zł na obiad, przynajmniej na zupę i ciepłe danie, uważamy, że jest niewygórowanym żądaniem. A jest to coś, co realnie wpływa na to, że policjant znowu nie musi dokładać. Wiadomo, to w okresie letnim pracodawca zapewnia wodę. No ale w zimowym, jak no ktoś wymarznie tak, czy coś, no to każdy ma jakieś dodatki i ma możliwość przynajmniej spokojnie, nie wiem, podjechać do lokalu, zjeść w ciepłym powietrze, a nie siedzieć w radiowozie i ukrywać się, żeby za przeproszeniem mu obywatel nie zrobił zdjęcia za chwilę i mówił, o proszę bardzo, policja nic nie robi, nie ma jej kiedy jest potrzebna, bo w tym czasie je na przykład obiad, bo ma przerwę do tego. Kolejna rzecz to jest 100% uposażenia zachorobowe. Tak kiedyś było. Pamiętam, że jednak służby mundurowe miały 100%. To się zmieniło. Teraz zdaje się 80%. Reformy policji czy modernizacja policji często odbywa się na zasadzie zrównujemy z kodeksem pracy. Tak? To, co gdzie my mamy jakieś przywileje jako funkcjonariusze, to trzeba dorównać wszystko do poziomu kodeksu pracy. Mimo, że my działamy w oparciu o ustawę o policji. Czemu 100%? Niejednokrotnie jest tak, że nawet dzisiaj mamy wypadek ze służbą, mamy wypadek w drodze do służby, czy w pracy, czy w drodze do pracy. Te 100% L4 to jest głównie z myślą o policjantach właśnie tych liniowych, bo my nie myślimy jak kierownictwo, jako związek zawodowy, tylko myślimy jak policjanci liniowi. Tak? Jeżeli policjanci pełnią służbę, tak jak w Krakowie chociażby, przed ambasadami Ukrainy, konsulatami, przepraszam, Ukrainy czy Rosji w zimie 24 godziny na dobę i zachorują, nie wiem, przeziębią się i muszą mieć, nie wiem, 3-4 dni odpoczynku, czy też wziąć antybiotyk 7-dniowy, udają się do lekarza, biorą L4 i nie jest to do udowodnienia, że jest to związane ze służbą, pracą. Tak? Ze A wiadomo, że on tam stał, musi stać na sztywno, bo tak jest posterunek stały tak zwany, i on tam musi stać. I nie ma możliwości, żeby szedł. Może zejść na 20 minut przerwy, bądź 45 minut, w zależności od rodzaju długości służby, no ale on zachoruje, tak? Ja wiem, że są osoby, które pracują również na wolnym powietrzu, nie wiem, są to pracownicy budowy dróg, tak? I też mogą się czuć pokrzywdzeni, ale szanowni państwo, tam zwróćcie uwagę nawet na zarobki, na wolne noce, na wolne weekendy, a policja cały czas stoi i pilnuje. To nie jest tak, że my zamykamy firmę o godzinie 23 i przychodzimy o 6 rano. Jeszcze jedno pytanie związane, myślę, że bardzo ważne, związane z emeryturami. Dlaczego są takie przewidywania, że akurat w przyszłym roku od stycznia tych policjantów na emerytury pójdzie więcej? Szacuje się, że niektórzy szacują, że 8 tysięcy, a już takie dane bardzo rygorystyczne mówią o tym, że nawet 15 tysięcy funkcjonariuszy może skorzystać z prawa emerytalnego. Dlaczego? Skąd takie nagłe zmiany? To bardziej się opłaca przejść na emerytury niż pracować?
niż służyć. Jest to jeden z aspektów, tak? Policjant mimo wszystko, że niektórzy mówią, że jeden umie czytać, drugi umie pisać, co się zmieniło, bo nawet jeżeli weźmiemy strukturę wykształcenia. To chyba jest takie bardzo archaiczne określenie. Tak, ale nawet biorąc z PRL-u. Ale biorąc pod uwagę nawet poziom wykształcenia policjantów, no to teraz 80% policjantów ma wyższe wykształcenie. Więc są to osoby wykształcone, które potrafią liczyć. I do tej pory było tak, że jeżeli ktoś odchodził na emeryturę, styczeń, luty, to łapał się, jeżeli była jakakolwiek podwyżka, plus łapał się na waloryzację emerytury, która wychodziła w marcu. I o co chodzi? Policjanci, którzy są przyjęci przed 1 stycznia 2013 roku, posiadają uprawnienia do przejścia na zaopatrzenie emerytalne na zasadzie. To, że szybciej to nic, że po 15 latach, ale to jest tylko 40% podstawy emerytury. To nie jest pełna emerytura, żeby tu też była jasność. Czyli jak ktoś zarabiał na przykład i ona jest wyliczana z ostatniej pensji. Więc jeżeli ktoś w ostatniej pensji ma 5000 zł brutto, to z tego tytułu wyliczane mu jest 40% podstawy emerytury, którą dostanie do ręki, czyli jakieś 2700 zł. I teraz funkcjonariusze policzyli, że jeżeli dostaniemy 7,8 podwyżki, to jest około 250 zł podwyżki dla nas, dla funkcjonariuszy w przyszłym roku i jeszcze odejdą w okresie przed waloryzacją emerytur, czyli styczeń-luty, to zyskają kolejne 13%. No to rachunek jest prosty, zyskają około 14-15% więcej emerytury, a taką podwyżkę w policji nikt nie jest w stanie zagwarantować. Dwa, rząd widząc co się dzieje, zrobił wybieg, krok do przodu, czyli wprowadził tak, że waloryzacja podstawy uposażenia, czyli naszych wynagrodzeń, będzie nie 1 stycznia, tylko 1 marca. 1 marca. I to, co jest styczeń, luty, zostanie wypłacone w 1.20 przez kolejne 10 miesięcy. Sprytnie. Jest to bardzo sprytny, mocny zabieg, natomiast to jest kolejny krok dziel i rządź, tak? Czyli podzielimy policjantów na tych, którzy idą na emeryturę i tych, co zostają. No takiego przyzwolenia nie ma. Jeżeli ktoś się przyjmował i zasady cały czas obowiązywały, no to grajmy cały czas w te same zasady. Ja jestem przyjęty po 1 stycznia 2013 roku, gdzie obowiązywało mnie 25 lat służby i 55 rok życia w celu osiągnięcia praw do zaopatrzenia emerytalnego. Na dzień dzisiejszy obecny rząd zmienił to, zrobił krok do tyłu, czyli zlikwidował wymóg 55 roku życia. Naszym zdaniem przywrócenie 15 lat jest również realne. Niech to będzie 40%, niech to będzie nawet 30%, ale wróćmy do tej możliwości 15 lat, dlatego że policjanci, którzy osiągną ten wiek 15 lat, proszę mi wierzyć, inaczej funkcjonują w naszej formacji. Wtedy jest takie opuszczenie ciśnienia, jest możliwość, że aha, jeżeli noga mi się podwinie, jeżeli coś, nie wiem, ktoś dostanę zarzuty o przekroczenie uprawnień, o rażące naruszenie prawa, a często jest tak, że policjanci na bezpodstawnych oskarżeniach dla dobra służby, który jest taki zapis w ustawie o policji, są po prostu zwalniani. Po 2-3 latach batalii sądowych oni zostają bez niczego, zostają oczyszczeni z zarzutów, ale nie mają już powrotu do policji i muszą się kolejne lata sądzić, żeby cokolwiek zyskać. A taki policjant, który ma już te 15 lat, często się mówi, że policjanci uciekają na emeryturę. Tak, odchodzą, bo coś sobie wypracowali. Mało tego, zwolnienie policjanta, czy też odejście policjanta ze służby przed osiągnięciem wieku prawa do zaopatrzenia emerytalnego, to jest obciążenie kolejne budżetu na przykład policji i MSWiA, bo wtedy trzeba odprowadzić za te wysłużone lata w policji składki ZUS do ZUS-u, tak? Czyli to, co my na przykład nie płacimy, bo mamy swój system emerytalny. I więc to są dodatkowe koszty. Tutaj też staramy się zrobić tak, żeby zachęcić tych właśnie policjantów, którzy są między 5 a 10 rokiem służby, czy życia w policji, aby pozostawali. Proszę zobaczyć, jak się zmienił rynek pracy. Na dzień dzisiejszy nie ma przywiązania do miejsca pracy. Jeżeli otrzymuję lepszą ofertę, przechodzę.
A wykształcenie policjanta to jest 7 miesięcy kursu podstawowego i praktycznie kolejne 3 miesiące to jest adaptacja zawodowa, czyli po roku dopiero od przyjęcia policjant wychodzi na ulicę tak zwaną, tak? Albo siada za biurko jako dochodzeniowiec i dopiero zaczyna się kształcić. A pieniądze w niego zainwestowane rozmywają się. O tym nikt nie myśli. Dlaczego? Bo polityka kadrowa jest prowadzona taka. Przyjmowali się, przyjmują i będą się przyjmować. A no to, co że już się chyba trochę zmienia niestety. A to, że odchodzą po 3, 4, 5 latach służby, gdzie zostały w nich zainwestowane duże pieniądze, no to każdy pracodawca, który wie, że włoży w kogoś, nie mając klauzuli, że nie podejmie pracy w konkurencyjnej firmie, wie, że straci, tak? Bo zainwestował i dziękuję. Często były takie przypadki, że na przykład osoby, czy nawet w prywatnych firmach, przychodzą, narobią sobie kursów i odchodzą do lepiej płatnej pracy albo zakładają własną działalność gospodarczą. Tutaj osoba, proszę mi wierzyć, policjant jest na rynku pracy bardzo wartościową osobą. Poznał przepisy prawa, wie mniej więcej jak firma funkcjonuje, nasza policyjna, zna kruczki prawne, więc dla potencjalnych pracodawców taka osoba jest przydatna. Ma wiedzę jak się zachowywać, ma już paru znajomych w policji, to wszystko potem procentuje na nasze CV, na naszą jakość, na naszą wartość jako pracownika w sektorze prywatnym. I o tym też często niestety nasi decydenci z Warszawy zapominają, że pasuje o tych policjantów dbać. Kiedy będziemy wiedzieć, w jakim kierunku ten protest pójdzie? To tak na zakończenie, bo czas nas nagli już. Kiedy to się ma szansę rozegrać? Ja myślę, że to się już rozgrywa, bo docierają do nas sygnały, że policjanci, którzy nie są zrzeszeni w naszym związku, czekają na nasz znak sygnału, czekają na informacje, co dalej. Z racji tego, że ustawa o związkach zawodowych daje nam prawo strajku, daje prawo strajku organizacjom związkowym, ale ustawa o policji ogranicza prawo strajku dla funkcjonariuszy, więc tutaj duże nadzieje pokładamy w pracownikach policji, którzy też są naszymi członkami. Niemniej możliwości, jakie daje protest policji, jest bardzo ograniczony, tak? Możemy podjąć strajk włoski, czyli bardzo szczegółowo dokumentować, przesłuchiwać osoby, sprawdzać wszystko. Dwa, możemy rozpocząć akcję 41KW, czyli tak zwana akcja pouczenia i obniżyć troszkę wpływy do budżetu państwa. Przez to rząd zobaczy, że ma mniej pieniędzy, mimo że wpływy do budżetu państwa z mandatów nie są aż tak duże, ale są mniej więcej ważną składową. No i kolejna rzecz to myślę, że będą informacje na naszej stronie. Zarówno strona rządowa, strona pracodawcy, czyli komendant główny, minister spraw wewnętrznych i administracji przekonali się w 2018 roku i w 2021 roku, że policjanci potrafią się zjednoczyć, potrafią być zdeterminowani nawet wśród tych podziałów, które krążą w celu wywalczenia czegoś lepszego. Ten protest, myślę, że jeżeli rozwinąłby się w dobrym kierunku, mówię tutaj w przypadku braku dialogu ze strony rządu, przyniesie dobre efekty przyszłościowo, tak? Czyli rozwiązania, które zaproponowaliśmy w tych 10 postulatów, one mają zmienić system. Czyli są na lata po prostu, tak. Mówiąc kolokwialnie. Jednorazowo załatmy sprawę przy stole na kilka lat, a nie, że co roku będziemy wchodzić w akcję protestacyjną, mimo że bardzo lubię spotykać się z panią redaktor na wywiadach czy na poziomie służbowym, no ale to nie o to chodzi. Jest ważniejsza rzecz do zrobienia, czyli pomoc i chronienie obywatelom, niż akcje protestacyjne. Proszę uwierzyć mi, my naprawdę nie chcemy tego robić, ale jesteśmy zmuszeni przez drugą stronę, tak? A że związki zawodowe potrafią mówić i potrafią ludzi za sobą pociągnąć, no to jest przykład tego, że dość szybko jako mała organizacja, mówię, z Małopolski, ale jesteśmy już w 10 województwach, rozwijamy się, tak? I w kolejnych województwach chcą zakładać również ten Związek Zawodowy Solidarność, który jako pierwszy wskazał drogę i kierunek, w którym należy iść, żeby zrobić to raz a porządnie, a nie rozdrabniać się, za przeproszeniem, po kilka groszy co roku.
Dziękuję serdecznie za tą rozmowę, za wizytę w studio. Na pewno bacznie będziemy się przyglądać temu, jak sytuacja wygląda, w jakim kierunku idzie i pewno będziemy o tym Państwa szczegółowo informować. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, za wizytę w studio, moim widzom za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.